Nie wiem, czy wiecie, ale cytadelę zbudowano niecałe 2 lata. Tak hopciup, bez koparek, maszyn, betoniarek. Tak sobie weszli i zbudowali. Aj. Chyba najpierw wejdę, a potem będę filmować. Przyjrzyjmy się cegle. Cegła jest bardzo stara. Dużo śmieci, bo tutaj mieszkają bez mnie czasami. Mam okienka, które są zamurowane. Bardzo stara. No i ten mur prawdopodobnie według harmonogramu budowy powstał w tydzień. No góra 2. Czujecie? To się kupy nie trzyma. No ale co robić? Trzeba wierzyć, bo przecież gdzie tam myśleć? O właśnie, tu jest coś nawet naderwanego. To się zachowała oryginalna krata. Porządne żelastwo. Ale te cegły z tyłu są dosyć nowe. Kiedyś to było na wylot. Ale nie interesuje się człowieka, co jest po drugiej stronie, prawda? No, tutaj mamy może właśnie te remonty. Tutaj coś jest napisane. Widać, okolica jest częściowo zamieszkała. I tutaj mamy oryginalną podwitkę z kamienia. Czyli tak wyglądała twierdza, zanim ją obłożono kamieniem tu na dole. I możliwe, że ta budowa polegała na położeniu tego kamienia. Albo nawet położono go później. Strasznie. I ten mur się tak ciągnie. Twierdza jest naprawdę duża. I znowu łatwiej było do niej wejść, niż wyjść. W związku z czym służyła po prostu za więzienie. I służyła bardzo długo i bardzo dobrze. Po co budować twierdzę, z której nie można praktycznie wyjść? No, ja się na tym nie znam za bardzo. Twierdza powinna być przede wszystkim niedostępna z zewnątrz. Ale jednak mimo wszystko łatwa do opuszczenia w razie ewakuacji, prawda? Ale jak widać, to nie jest takie proste. No tu się strzelało, ale zobaczcie, strzelali sobie w górę, a jak już podeszło, jak się podejdzie tutaj pod mur, to już nic się nie wystrzelają. To jest takie bardziej otwory wentylacyjne. No ale dobra, powiedzmy, że coś tam można było postrzelać sobie. Tyle, że ta twierdza nie była jakoś specjalnie obrodana. To znaczy była, ale bez przesady. O, tutaj właśnie mamy przykład takiego muru, który się rozpadł. Tutaj prawdopodobnie coś uderzyło. Prawdopodobnie to są z II wojny światowej ślady. Może z pierwszej. Ale raczej mało. Tutaj tym murem to można sobie iść i iść. Czasami się dochodzi do różnych kienek. No na przykład tutaj. Coś jest wykute i zamurowane. O, tu mamy widok, na czym twierdza stoi. Stoi na takim szarym gruncie i takich dużych kamieniach. To jest taka podbitka. I to jest prawdopodobnie ten stary bastion, który tu stał, zanim zbudowano twierdzę. Tam widać go jeszcze dalej. O, tam na horyzoncie. No i widzicie, ten mur dalej sobie idzie. Dalej. Zbudowanie samego tego muru przez 2 lata to jest coś niebywałego. A to nie jest cienki mur, to nie jest 25 cm. To naprawdę musiały to budować tysiące ludzi.
chyba za darmo. Trzeba było ich karmić jednak. No, kosz był niebywały. A gwiazda jest bardzo, bardzo symetryczna i bardzo ładnie zrobiona. No, cegły też są niczego sobie. Zobaczcie, to nie jest zwykła cegła. To jest bardzo dobra cegła. Nie wiem, tak pokazać lepiej. Ona się oczywiście już trochę sypie, ale tam, gdzie jeszcze się nie sypie, to jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Idealnie. Zobaczcie, jakie są spoiny. Umiecie tak murować, żeby spoiny miały kilka milimetrów. No, no, jak się dzisiaj muruje? Ile ma spoiwa? Spoiwo? Nawet i 2 cm, co? A tutaj ma góra pół centymetra, a bywa, że cieniej. I co? I to ludzie murowali, tak? Niewykształceni, przywiezieni z Rosji, czy z Polski, czy skądś? Gdzie się tak muruje teraz? A? No, ciekawe rzeczy tu są, jeśli się dobrze przyjrzeć. Tutaj mamy dla porównania nową cegłę, bo to jest odremontowany mur. Zobaczcie, jak to inaczej wygląda. Grube, na paluch, spoiwy. O, tutaj nawet widać, skąd to jest. Jakaś, no, firma, która przywiozła to. To jest nowe. Zobaczcie, nowszy mur. Byle jak, z dziurami. To nie wytrzyma chwilę. Tamten oryginalny mur, widzieliście, cieniutkie cegły, idealnie, jak od żyletki. Ta zaprawa jest naprawdę interesująca, bo ona wcale nie wygląda jak zaprawa. Jest pomalowana, ale o, tutaj. Może trochę oddałem. Taka zaprawa, ale taka dziwna. A tutaj. Może to jest jakiś klej polimerowy albo inne tworzywo, bo jest takie różowawe. Nie wiem, w każdym razie to nie wygląda na klasyczny cement tam mieszany z nie wiadomo czym, bo zobaczcie, jakie to jest cieniutkie. To jest zwykła cegła wysokości 6 cm, 6,5, a zaprawa ma tylko kilka milimetrów. I to się trzyma na tej zaprawie od tylu, no, ponad 100 lat, tak? Licząc nawet oficjalną wersję. I nic tego nie rusza. Zobaczcie, tutaj nawet nie ma tyle. To jest milimetr. No, ciekawostka przyrodnicza, że teraz nie umiemy takich zapraw robić, a wtedy ludzie umieli.